witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj, jak to ostatnio bywa, znowu siedzimy za sterami Walterki. Z przodu mamy zaczepioną kosiarkę Schrödingera, samaszkę. I że poprzedni vlog z koszenia z pierwszego pokosu był na łąkach, tak stwierdziłem, że tym razem nagra się z koszenia lucerny. I trochę okosiłem tutaj te dwa kawałki, później tam przy tamtej stodole, tutaj na prawo jest jeszcze jeden taki malutki kawałek, później tam jest hektar, tam jeszcze 7, w lesie jest 1,5 hektara, tutaj mam już wszystko pozaczynane. Jak to się okosi, to zostanie 5, 6, 12 hektarów jeszcze tutaj na tej wiosce i później dalej w stronę bazy. I co, zaczynamy. Trzeci pokos. Drugiego nie nagrywałem. Metra na nie pamiętam czemu. To też było coś takiego, że dajcie mi zajechałem tutaj, a to jest około 12 km, co nie? To zajechałem, zaczynam kosić. Koniec, ten rozłączyło wałek i... tyle było. Później znowu wracać, przepiąć na Waltrę, znowu tutaj przyjechać. Później trzeba było jechać na dojenie, no to tam mnie jeden zmienił, to on jechał tutaj resztę, a ja na dojenie musiałem wrócić. Później była kolejny dzień, to niedziela, no to wiadomo, że się nie jedzie z koszeniem, no przynajmniej traw. Tam oczywiście, no, ale tam nic do tego nie mam, jak ty zbierał, bo to sam sami zbieraliśmy już w zeszłym roku w niedzielę trawy, więc czy żniwa, czy ten, no bo dla mnie tak akurat nic nie robi, nie? Że znam takie osoby, co to kurde powiesiliby za takie coś. Niedzielę w sumie Pawlek, ten co mnie zmienił, on kosił dalej, bo w tą sobotę to nie skończył wszystkiego, a tak to było, no. No i on tu kończył w niedzielę, przejął ciągnikę na bazę, no i sobie wrócił swoje auto, a ja później od poniedziałku leciałem tamte Chocianowicy, co z niego w Lofosaniu był z koszenia. Doszły wtedy jeszcze cztery, pięć łąk na drugi pokos. Też się później tam bawiłem.
Kościół, a oni już tam będą zbierać to. To kurde, lucerna nie w oczach. Ta dziura była. Lucerna w oczach zginie. Szczególnie wcześniej do południa, póki jeszcze słońce było. Paliło, bo tam do tego jednego gospodarza jechałem jeszcze mu na usługi potalerzować, też pod prawy, bo w jego ciągniku poszło tłok, poszedł, a miał na testach Maseja, niby miał mieć go cały dzień, a zabrali mu go wcześniej, bo prawdopodobnie, jak to później widziałem na stronie od dealera, że ktoś go kupił, to pewnie przez to go wcześniej mu zabrali, żeby go naszykować wszystko ten i, no i nie skończył te talerzować, tam gdzie mu 2 hektary zostały. Zanim tam jeszcze zajechałem, zanim do niego porobiłem, gdy nie wróci, no to to już usta była. To nie było sensu nawet przepinać się pod siewnik i on od razu pod kosiarki je szykować. Podoba tutaj z tej górki widok. Z tej górki podoba mi się zawsze widok na okoszone te wszystkie łąki później. Te lucerny. Fajnie wygląda. Jeszcze fajnie to wyglądało, bo tutaj te łąki też ledwo co kosili. Cały jeden duży obszar skoszonej trawy. Trzeci pokos, no to fajne lucerny są. W sumie ostatnio też trochę popadało, poniedziałek, wtorek. To jednak no za te 4 dni, no za te 4 dni też swoje da. Ostatni raz zazwyczaj jest tak, że właśnie tutaj na górze kończę ten kawałek. Dzisiaj trochę inaczej pojechałem. Na
tego na dół zostaje ostatni pasek. To będziemy kończyć, no taki króciutki vlog dzisiaj będzie. Do następnego.